There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons. Cześć i czołem, moi mili. Witam was bardzo serdecznie w Euro Truck Simulator 2. Specjalne transporty będziemy kontynuować. Tak, w mailu mamy, właśnie może nie, no nie od maila będziemy zaczynać. Zaczniemy sobie od kariery, zobaczymy, gdzie ostatnio zakończyłem swoją podróż, a mianowicie jeździliśmy z Nantes, więc zerknijmy, jak to wygląda teraz. Nantes, po Nantes jest Plymouth, czy jakoś tak to się czyta w Great Britain, Wielka Brytania, więc tam się teraz... Nie, żadne konwoje. Szybka podróż mnie interesuje i pójdziemy sobie do Wielkiej Brytanii. Nie pamiętam, gdzie to dokładnie. O, idealnie. Tak myślałem, ale nie byłem co do końca, tam do końca pewny tego. Jestem ciemny na kamerce, no bo jest ciemno wokół mnie, także no nie dziwcie się. Ekran będzie mnie oświetlał, tylko tyle będziecie mnie widzieć, co ekran mnie oświetli. Jest ciemno, więc no co się dziwić. Gram sobie z trackerem, jest to próba, bo doszedłem do wniosku, że sobie nie testowałem poprzednim razem, jak mnie tak wypieprzało z gry. W ogóle z gry cały system mi siadał, cały komputer wręcz dęba stawał, jak miałem trackera na streamach, ale na OBS-ie. I jestem ciekaw, czy na Streamlabsie będzie to lepiej działało. Więc w tym momencie ja go sobie zrestartuję, no i będziemy sobie testować. Najpierw właśnie będzie to Eurotrack, a później pogramy sobie w Farminga. Nie wiem, może nawet i dzisiaj. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co, wejdźmy i zobaczmy. Nie to chciałem, ale w sumie dobre może być. Zobaczmy, co my tu mamy z tych specjalnych. Mamy kondensator przemysłowy oraz mamy opony, wielkie opony. Więc sobie weźmiemy wielkie opony i wielkie opony sobie przewieziemy teraz. Takie coś sobie przelecimy. Zobaczymy, ile nam to czasu zajmie. Dobra, póki co jest dzień. Zobaczymy, jak się, co się wydarzy, jak trzeba będzie jechać. No, całe szczęście daleko nie trzeba jechać w ogóle po ten ładunek. Tyle dobrego. O kurwości, nie zapomniałem, że jestem w Wielkiej Brytanii. Kurde lebele, dobra, w czas i w porę. Dobra, się wycofujemy chwilkę, deczko. Ja pierniczę, ale bym miał zgrzyt na samym początku. Wpuść mnie, panie kolego. Dobra. Na rundzie zjedź. Ale by było, maniana. Zjedź z ronda. Ledwo zaczął i już karambol. A następnie skręć w lewo. Ledwo z serwisu wyjechał i z powrotem na serwis. Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich. No i teraz tak, mamy tu wielkie opony. Dobra, co to będzie? Oj, to będzie wieczór, to będzie noc, będzie ciemnica. Niestety. Dobra, mówi się trudno. Żyjemy dalej. Ja sobie ryja nie będę specjalnie oślepiał. Dobra, jest jak jest. Lecimy. Nic, będziecie mnie trochę słabo widzieli. Mówi się trudno. Mam nadzieję, że wszyscy przeżyjemy z tego powodu. Skręć w lewo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Ogólnie jak jeżdżę w tych transportach, to nie używam kierunkowskazów. Przynajmniej staram się ich nie używać z tego względu, że często baguje się ten cały konwój z tymi sierotami przede mną i za mną. I tym trafikiem, więc unikam tego. Także nie dziwcie się, nie mówcie, że nie rzucam kierunków, czy coś nie sygnalizuję, bo oni są od tego, jak dupa od strania. I to oni głównie tutaj tym ruchem w grze sterują. Nie wiem, jak to powinno być w rzeczywistości, czy powinienem dawać, czy nie. Czy znaczy, czy oni tam w rzeczywistości dają te sygnały, czy nie, ci kierowcy ciężarówek.
Przypuszczam, że tak, aczkolwiek nie dam sobie za to ręki uciąć. Więc dokładnie nie wiem. Dobra, to jest 48. Oni zawsze delikatnie, wolniej jadą, no bo po co szybciej? A na razie właśnie jeżdżę jeszcze tym nowym manikiem. Nowym, starym w sumie, bo niektórzy już mają naciukane sporo kilometrów. Ja ostatnio to sobie odpuściłem Eurotracka. I bardzo mało kilometrów robię. Dobra, ograniczenie się kończy, więc będziemy mknąć niczym strzała, 60 km na godzinę. Także zarąbiście, mamy do przejechania 438 km, jak ja to uwielbiam. Cudownie. Dobra, nie lubimy tego. 60 km na godzinę, prawie 500 km. No tak z godzinę może się zajść. Więc w razie, jeśli wywali streama, nagle się zakończy, wiedzcie, że tu wszystko raczej będzie w porządku. Po prostu kompa mi zawiesi całkowicie i to jest wina jakoś oprogramowania trackera, bo przynajmniej tak było poprzednim razem, jak streamowałem na OBS-ie. I jestem właśnie ciekaw, jak to będzie wyglądało ze Streamlabsem. Mam nadzieję, że to OBS coś pieprzył. Serio, mam taką nadzieję, bo bardzo dobrze mi się grało z trackerem w Eurotracka, w American Tracka, w Farminga fajnie się grało. Chociaż tam grałem właśnie niewiele z tego względu, że tam nagminnie mnie wypieprzało. To tam też będę musiał to przetestować. No i jeszcze mam Microsoft Flight Simulator na obecną chwilę. Także tam też tracker działa i z miłą chęcią sobie go przetestuję. A już w ogóle Bajlandu by było mieć wirtualną rzeczywistość, to już w ogóle byłaby maniana. Czy między innymi też, dlatego tam mam tu zbiórkę ustawioną. Jak ktoś miałby chęć, to poproszę o wsparcie. Oczywiście nie nalegam, nie? Z czasem sam sobie na to nazbieram. Ale to nie wiem dokładnie właśnie, kiedy to będzie. Bo bardzo bym chciał wiele gier wam pokazać z tego VR. No i przy okazji sam na pewno chciałbym to przetestować. No i tak, zbliżamy się do manewru w lewy, na lewy pas. Dobra, to nie będzie dużego problemu raczej z tym. Gorzej jest zawsze na prawy pas, tak jak w Anglii, jak w Europie to na lewy. Ach, zasygnalizowałem niepotrzebnie. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto.
Dobra, całe szczęście dużo ekranu nie zajmuje swoją gębą. Ja jestem bardziej taką miniaturką, to nie przeszkadza nikomu. Jeżeli mnie nie ma, to też to nie przeszkadza, że jest ciemny ekran w tym miejscu, także spoko. Tu już za oknem widzę, no coraz ta jasień się robi, także... No może o tej siódmej będzie mnie widać troszeczkę więcej, lepiej. Zobaczymy. Myślałem, że mnie wyprzedzają, ale nikt nie jest tak odważny i jednocześnie tak głupi, wręcz może inaczej, niemądry, żeby było poprawnie politycznie.
No i teraz to takie trochę niepoważne, że no jedziemy środkowym pasem, nie? Powinniśmy zjechać do lewej strony. No ale cóż, no to jest właśnie Eurotrack. Troszeczkę to jest źle zaplanowane. Poniekąd rozumiem, bo teraz byśmy zjechali na lewy pas, a za moment byśmy musieli pojechać znowu na prawy pas, znaczy na środkowy. Bo zbliżamy się do skrzyżowania. Ale to skrzyżowanie, no jednak kawał drogi jest. I teraz, jak będą odważni, to mnie wyprzedzają po prawej stronie, tak jak widać. Jak będą odważni, to wyprzedzają mnie, będą wyprzedzać mnie też po lewej stronie. Aczkolwiek co do tego właśnie jestem troszeczkę sceptycznie nastawiony i wątpię, żeby lewą stroną się odważyli. Ale kto wie. Teraz muszę się pilnować z jednej i z drugiej strony, żeby nie uszkodzić ładunku. W razie jak ktoś mi podjedzie, żeby nie narobić sobie szkód. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto.
O, już tylko 183 km. Myślałem, że się dłużej zejdzie. A tu jeszcze moment i będziemy u celu. Jedź prosto.
Jedź prosto. Chyba dojeżdżamy już do celu. Zerknijmy. Tak, 50 km, także to już jest rzut beretem. Lada moment będziemy u celu. No skoro jest taka jeszcze dość wczesna godzina, mam jeszcze chwilkę, to po tym kursie przelecimy jeszcze jedną traskę. Zerkniemy w maila, zobaczymy co tam dokładnie jeszcze zostało z tej listy do przejechania i weźmiemy sobie następną trasę. Ciekawe jaka będzie. Jedź prosto. Na rundzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda.
Jesteś u celu. No, tylko co? On będzie też skręcał, czy nie? Jak to ma wyglądać? Nie, on nie skręca. Czy skręca? Co on robi? Żeby mi nie wyjechał. Zaraz będzie koniec tej przygody. I od nowa trzeba będzie zacząć. No i widzicie, co się wydarzyło? Coś się odjebało, to nie moja wina, no. Przecież to nie ja. Jeszcze patrzyłem, obserwowałem. Ciekawe, co tam się zrąbało. O, no, dobra. W dobrym miejscu mnie wczytało. Tyle dobrego. Ale co tam się spieprzyło, ciekawe. No i pięknie, dobra. To mamy obwalone już. Zerknijmy, co tam dalej mamy. Byliśmy tutaj, więc Dyneburg. Chyba Litwa to jest. LV to chyba Litwa. Dyneburg. Albo Łotwa. Tak, to będzie Łotwa, nie Litwa. Ok, no to tu się przeniesiemy. Zmienimy sobie przy okazji malowanko. Bo czemu by nie? Nie mam co robić z pieniędzmi, to tak się pobawię. Dobra, niech będzie. I zatwierdzimy. A teraz znajdźmy tą trasę. Żeby było co pojechać jeszcze. Z czym? Nie ma co marnować. O kurde, dobra. To co, weźmy sobie ten. Ten może ładunek. Albo bardziej skomplikowany. Czemu by nie? No to były te same miejsca? Tak, dobra. Rzeżyca. To jest ile? 111 tylko kilometrów. Bajlando. Teraz dwa się przeleci. Wybrano cel podróży. Skręć w prawo. Skręć w lewo. Jedź prosto. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Thank you.
Przygotuj się do skrętu w prawo. Taki wąski wjazd, to byłby fajny. To robię takie szerokie wszędzie. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Dobra, bierzemy. Która to będzie? Pięknie, bardzo fajnie. Z rańca będziemy jechać. O poranku. Fajnie jakby się zgliczowało coś i nie było tych moich konwojentów. Bym trochę szybciej sobie przeleciał. Czasem się tak baguje. I całe szczęście ich nie ma, ale niestety tu już czeka. No, waży trochę. Ale to nic, też rzuciłem za niski bieg. Skręć w prawo. Jedź prosto. Jedź prosto. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda.
jedź prosto. Na rundzie zjedź trzecim zjazdem. Zjedź z ronda. Na rundzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Na rundzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo.
Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. Cudownie, dojechane bez żadnych problemów. I dobra, już mniej zostało do końca. Mam nadzieję, że ta lista jest kompletna, jeśli chodzi o te towary specjalne. Że jak skończę ją, to wyskoczy ten magiczny komunikat, że zdobyłem to osiągnięcie. Jeszcze teraz będziemy jechać do Luksemburga, ale to nie w tym momencie, tylko na następnym spotkaniu. Nie wiem, może dzisiaj, zobaczymy jak to wyjdzie. A więc tak, mamy jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 miast jeszcze. 15 miast, no to jeszcze ile by to było? Podzielić na 2. No to jeszcze te 7-8 godzin będzie do przejechania. 7-8 godzin jazdy, bo tak liczę, że ze dwa kursy mogę zrobić w ciągu godziny. Jeśli będą tak krótkie jak ten, to nawet i 3, nawet może 4. Ale przypuszczam, że to będą 2. No i teraz będziemy mieli Luksemburg, później Olsztyn. I zobaczymy, co tam dalej. Coraz bliżej zdobycia osiągnięcia. Zerknijmy jeszcze, jak wygląda kwestia dystansu. O, już prawie 10 tysięcy, także nie, zaraz będę... no nie, w sumie. Będę mógł nim przejechać. Do 20 tysięcy, bo to jest samochód, który ma najmniej kilometrów najechane. Także no teraz trzeba będzie dobić do 20 tysięcy, także jeszcze manem sobie chwilę pojeżdżę, jeszcze dobre 11 tysięcy kilometrów, a następnie się przesiądę. Z tego co widzę, jeśli nie wydadzą żadnego nowego ciągnika do gry, no to będę jeździł Volvo FH Classic. No fajnie, jakby dodali jakieś nowe Volvo, to by było też ciekawe. A póki co, ja się z wami żegnam, dziękuję za uwagę i do następnego. Trzymajcie się i cześć.